Dobra, to teraz lecimy golfem na Game Boya. Odpalam sobie stoperek. Start. No i leci. Także dzisiaj ostro, już trzecia gra. Musimy stworzyć gracza. Dobra, to wpiszemy. Retro. Aha, retro, więcej się nie zmieści. Aha, to jest taki zapis, mówisz. No to gramy. Japan 18. Game Boy Club. Marian idzie na pole. 391 yardów. O kurde, ale... Panie, ty mi musisz pomóc. Jakim kijem? Weź ty mi to wytłumacz. Aha. Dobra, ja bym chciał... Nie... O, właśnie, chciałem zobaczyć, gdzie ja w ogóle... Tu jest woda. A gdzie jest koniec planszy? Chyba te takie coś pomiędzy bunkrami. W1 na początek, czyli to jest ten najdłuższy, tak? Kijek. W sensie... Najdalszy. No dobra. O nie, woda. Ja pierdzielę, to tu nie będzie tak łatwo. Mówisz chorągiew... Kurde. No nie chcę tego. A, chorągiewka tu do... A gdzie jest chorągiewka? Aha, tu jest, na tym czarnym, taka biała chorągiewka. Myślę, że to jest jakaś plama oleju. Nie wiem, czy ja teraz już zrobiłem uderzenie, jak zrobiłem miss. Bo widzę, że się trójka zapaliła przy moim nazwisku. Dobra, walę gdzieś tam na ślepo. Dobra, jak jezioro przerzuciłem, to jest dobrze. Fairway. No i teraz co, mistrzu? Już chyba A, no, no to wiedziałem. To już chyba bym musiał innym kijem, co? W4W? Czy jeszcze jakimś tym ironowym? Dobra, spróbuję tym 4W. Aha, czyli po prostu gramy jednym kijem cały ten. No, całkiem przyzwoicie. Tylko, że wyleciałem z zielonego. To teraz już tym krótkim? Spróbujmy. Nie wiem, jaki on ma zasięg, ten krótki... A. No. No, prawie, prawie. Tu będzie ciężko wygrać turniej. Triple boogie na początek, dobrze jest. Jak wygląda tutaj turniej nasz? Ja tu nic z tego nie rozumiem. Total 72. Aha, bo to jest par, tak? Ja 7 zrobiłem w pierwszym tym. Plus 3. Aha, to, czyli tutaj nie ma ten rywalizacji z innymi, na to wychodzi. Panie, ja tu będę miał zaraz birdie, ty nie panikuj. Tylko nie chcę w drzewa uderzać. Szkoda, że nie ma, żeby z kimś porywalizować, ale może i lepiej. O, teraz będzie fairway.
Jest. Czyli już ładnie uderzyłem. To już wiem. Ile zostało do końca? 112 yardów, czyli tu już nie mogę tak na maksa. Bo przedobrze. Ło matko z ojcem. No nie, no to jest dramat jakiś. Tu już trzeba umieć grać w golfa, nie? Tak jak w mobile golfie. Trzeba wiedzieć, co się robi. On the green. No dlaczego ten dołek jest w ogóle na jakimś, na jakiejś górce i ściąga z wszystkich stron? Ale że co? Aha, bo ja mam ten durny kij wybrany znowu. O, panie, ale to tu będziemy się męczyć z tym. Faktycznie będzie wyczyn zrobić chociaż jedno birdie. No, następny znawca golfa teraz przyszedł. Wszyscy nagle w golfa umieją grać. To mi teraz wytłumacz, panie, jak tu się gra. A tu chyba bym musiał przez wodę od razu się przepierdzielić. No, spróbujmy. 166 yardów. Z tego, co kojarzę, to ten kij był na jakieś 170 yardów, czy jakoś tak, więc... Dam na maksa i zobaczymy, co się wydarzy. Byleby wodę przelecieć. No nie, zdecydowanie więcej niż 170. Ja kiedyś wiedziałem, że tam właśnie z tych, z bunkrów to się właśnie robi tymi kijami, ale tu nie jest nigdzie napisane SW. No to wezmę SW, tylko właśnie tu nigdzie nie jest napisane, na ile on jest yardów. Tam było napisane, to było perfekcyjnie po prostu. Ej, przyzwoicie, tylko szkoda, że nie na zielone. Ale dobra, to wezmę teraz już ten zwykły kijaszek. No, no. No i co? I par. I wykręcił. Co ty tutaj mamy? Panie, to było calculated, a nie part. Dobra. To by było dobrze, żeby się tak zatrzymać przed wodą. Spróbujemy. I potem za wodę dopiero. Po prostu nie pizgnę na maksa. O, może coś takiego. Ale mi zwiało, ale mi zwiało. Nie, 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 nie. Dobra. Jest okej. Tylko co teraz? Jestem w chyba najgorszym miejscu, jakim mogłem się znaleźć. Dobra, spróbuję na tą stronę się przebić. Byleby do bunkra nie polecieć. No i teraz nie zwiało. Jaka bzdura. No, 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 dobra. Stabilnie. No teraz już powinienem chyba dostrzelić. Jakoś tak w miarę przyzwoicie. Dlaczego on nad tą wodą tak jak Wajza uderza ten... Tak to wali po 500 yardów, a tutaj 60 i już zmęczony. Coś to oszukane jest. Dobra. On the green. Teraz tylko trzeba wykalkulować. No, no. O, Boziu. Pyryp.
Ale ja nie lubię tego golfa. Ale ja nie lubię tego golfa. Tamtego to się tak fajnie grało. Nawet się udało wygrać. No ale to kwestia nauczenia, no przecież kurde, tamten był naprawdę prosty, bo wszystko pokazywało, konkretny kij, na ile yardów, samo namierzało i jeszcze ładnie wiaterek pokazywało, a tutaj no masakra jakaś. Tu w ogóle jaka trasa, o Boż. Ja od razu gdzieś tam sobie uderzę, bo to nie ma sensu nawet przez te drzewa próbować. Super shot. O, takiego czegoś jeszcze nie miałem. No i teraz poleciało konkretnie. No i tu to nie wiem, jak ja mam to zrobić. Tu już nie ma super shota. Ale, ale... Wow, przyzwoicie. No nie, nie do końca. Ale no, mogło być dużo, dużo gorzej. Dobra, SW. Aha. Dobra. Ja bym chciał wiedzieć, kiedy wystarczy raz wcisnąć, a kiedy dwa razy. To powinno być jakoś wyjaśnione. No, no, no. No nie wierzę. Ona już jest w dołku. Ale dobra, na razie jeden par mamy. Ja już na szóstym dołku już mam więcej niż par jest w połowie, w półmetku. Jak tutaj wygląda trasa? Dobra. Trzeba super... O, nie będzie super shota, ale będzie chyba przyzwoicie. No, całkiem, całkiem. Będzie szansa na birdie. Tylko, żeby dobrze uwzględnić te skosy. No, birdie try. No, no. Jest! Jest! Siema, siema, Mariusz. Udało się birdie właśnie akurat. Po raz pierwszy. Strasznie ten trudny jest golf. Teraz bym musiał jakoś tu sprytnie tak, żeby się nie wbić znowu w tą wodę. No masakra, jakie tutaj te trasy są. Twittera w sensie? Czy o co pytasz? O kurde, TikToka. Wiesz co, że jest TikTok. W sumie ja bardzo rzadko tam coś dodaję, ale jest. Wrzucam filmiki po prostu tak, takie, co mam krótsze filmiki z YouTube'a, to wrzucam tam na TikToka. Znajdziesz, jak piszesz retrownia na tym, na TikToku, to znajdziesz. W sumie musiałbym tam coś dodać, bo ostatnio dodawałem recenzję na YouTube'a. To tam też powinna się znaleźć. No, przeleć wodę. Kurde, tak blisko. No ale dobra, wiem, że tak można zrobić. Teraz przyzwoicie. Kliknij tam obserwującego i jak będę siedział przy kompie po prostu na TikToku, to mi wyświetli, to wtedy ci oddam też. Łopanie. Dobra, postaram się zapamiętać. Jak będę widział tam w powiadomieniach, to też ci dam.
Ale padakowa ta plansza jest. Do czego moderatora? Tutaj do czatu? Tu na razie nie potrzeba moderatora. Ja sobie tutaj na razie czyszczę w sumie na bieżąco. Jak będzie powyżej 100 osób na tym. Jak będzie powyżej 100 osób na live w jednym momencie, to wtedy będę szukał moderatora dopiero. Już się nie mogę doczekać do 18 dołka. No. Co my tutaj mamy? O, tutaj już nawet nie jest pokazane, że to jest woda, to może jakaś lawa. Na TikToku chyba retrownia po prostu. Spróbuj, powinnaś znaleźć. Jest super shot. Puk, puk, puk. Ładnie, 243 yardy poleciało. Teraz tylko nie zlamić. Tak na pół gwizdka dam. O, aha. No, o, świetnie. Chyba jak do wody wpada, to ja tracę jeden ruch, tak? Michał, ty będziesz wiedział. No, bo tak zauważyłem, że drugie uderzenie już mam jako trzecie. Padaka po prostu, padaka. A tutaj uderzanie to jest jeszcze gorsze niż po prostu... Ach. No nie... Tutaj to sobie trzeba wyrobić skille, a nie można. No, no. O Boże. Cup in. Chyba nie chcę się doczekać takich rzeczy. Dobra, tak pizgniemy, bo jeszcze wiatry widzę, że jest taki niefajny. To by się super shot przydał, ale w sumie chyba i tak jest dobrze. Byle nie bunkier. Dobra, jest ok. 220 yardów. I teraz co? Teraz jakoś tak... Tak, uderzę, żeby mi trochę zniosło w lewo. Byle nie w drzewo. No, jest ok. Mniej więcej tak jak chciałem. Może minimalnie chciałem bardziej w prawo, ale... Ale już zaczynam coś kumać z tej gry. No i teraz by było fajnie przelecieć przez bunkier, ale nie puszczę tak mocno. Nie ma szans. Dobry. To jest Final Fantasy Golf Adventure. Ukryty ROM hack, wiesz, Nintendo. Nigdy oficjalnie nie wydany. Ale nie polecam tego golfa, jak chyba że umiesz po prostu grać perfekcyjnie w golfa, rozumiesz wszystkie kijki i te sprawy, to... Dobra, spoko. Jak będę tam na Twitterze, to zerknę. No, jak nie ogarniasz golfa po prostu perfekt i nie wiesz, co robisz, to nie polecam. To lepszy jest mobile golf, zdecydowanie na kolora. No, emocje jak na grzybobraniu. O! Piłeczka wypadła. No, na TikToku, dobra. Wiem co ten, tylko że jestem rozproszony.
Nie skończę tego golfa nigdy. No, ja się zastanawiałem, czy przejdziemy sobie jeszcze ten drugi amerykański tour. To nie, nie przejdziemy sobie amerykańskiego touru. Panie, ja nie jestem anty niczemu. Jak każdy niech sobie żyje jak chce i to jest moje zdanie. No na NES-a w golfa też grałem. Tam był chyba taki widok za pleców Mariana i tam było właśnie tak fajnie. Taka duża postać, nie? Była Mariana. Chyba, że jeszcze o jakimś innym myślę. No, 280, 260 yardów to chyba jeszcze tak mocno nie udało mi się walnąć. No, jakiś tam właśnie taki garbacz, ale on przypominał chyba Mario, bo miał taką czapeczkę. Jabusz. Czapeczkę jabusza miał. Jak pytasz, ile gram w golfa, to gram 21 minut i 35 sekund. Masz stoper. A ile gram dzisiaj live'a, to no, no półtorej godzinki ponad. Jeszcze to dokończymy i na dzisiaj starczy już głupot. Bo ten golf mnie totalnie już zniechęcił do grania w cokolwiek. No. Dobra. Jest bliżej. Bliżej jak dalej. No, a się zakręciło i... Dobra. O, tutaj widzę taki ciekawy dosyć ten dołek. Można by skończyć w drugim ruchu, jakby się umiało grać. O! O, panie! Hej! Gdzie jest piłka? OB. Co to znaczy OB? Niech się mistrz golfowy wypowie. Teraz pewnie idealnie w bunkier. No pewnie, że tak. Bo czemu by nie? Spoko, jak najbardziej możesz mówić. Jak lubią retro gierki. Zresztą nie tylko tak do końca retro, bo w sumie czasami gramy już takie trochę nowsze. To na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A w tematyce retro zawsze się staram coś tam stworzyć, czego jeszcze nie było. Różne recenzje i tam różne pogaduchy takie ciekawe, także każdy coś znajdzie. To kojarzę takie nawet. Pewnie znalazłbym w szufladzie. Oczywiście nie moje. No. A chwilę, muszę coś sprawdzić. Czy się udało, udało się to jedno birdie zrobić? Już zapomniałem. I jeden par. Jedno birdie, jeden par. I to jest wszystko, co się udało. I czekam na 16 dołek. Dobra, tutaj co my mamy? Najpierw sobie strzelę jakoś tak. Chociaż pewnie łatwiej by było w kolano sobie strzelić tutaj w tej grze. No, stój, stój. Dobra. Nie mam krwotoków z nosa. Ale wiesz co, że trafiłeś w punkt, bo jak byłem młody, jak chodziłem jeszcze do gimnazjum, czy potem do technikum, bo chodziłem do technikum, to bardzo często właśnie miałem krwotoki z nosa i wtedy się używało takich rzeczy.
Nawet ze 2-3 razy w tygodniu potrafiłem mieć tak bez powodu i w sumie nikt nie wiedział czemu i potem nagle przeszło i... I od, nie wiem, 10 lat nie miałem ani razu krwotoku z nosa. No, świetny strzał. No, no, dobra. Byleby przez wodę przelecieć. O, całkiem blisko. O matko, ja nie widziałem, że ja ten kij mam. Wypierdzieliłem was za ekran gdzieś. Tak się gra w golfa. Jak już nie macie pomysłu, to napierdzielasz gdzieś tam w drzewa. Tak trzeba żyć. Dobra, i teraz co my tutaj mamy dalej? Bunker. Byle nie w bunker, czyli tak strzelę trochę niżej. Jak najbliżej dołka, ja bym chciał. Ta gra nie jest przyjazna uderzaniom jak najbliżej dołka. No, całkiem, całkiem. Może rekord pobije? Nie, 254. Teraz co dalej? Ło, tu jeszcze jeziorki są pomiędzy. Ale z wiatrem to może jakiś rekord walniemy. Ja nie rozumiem temu, czemu on ten drugi strzał taki gówniany robi za każdym razem. Pierwszy na 200 coś metrów. Chyba, że to dlatego, że on pierwszy strzał robi z tego spodeczka. A potem już z trawy to już nie ma takich petard. To by musiał się znowu ekspert wypowiedzieć. Oj, nie to. Baseball to wiem, że jeszcze w Japonii jest mega popularny. A golf to chyba tak w Stanach najbardziej i generalnie... Pięknie. Generalnie to chyba tylko tak wśród bogatych ludzi, mi się wydaje. Ale tak, żeby oglądać golf, to chyba, nie wiem, za dużo ludzi nie ma. Żeby śledzić te wszystkie turnieje i tak dalej. To chyba jak ktoś nie gra w golfa, to się nie interesuje tym. No i pięknie. A baseball też mam na Game Boya. Też będziemy grali. Bo tam też występuje gdzieś Mario, nie wiem już gdzie, już nie pamiętam, ale występuje. I generalnie baseball na Game Boya wyszedł tylko w Stanach. Taka ciekawostka. Musiałem specjalnie wersję USA ściągać, żeby mieć w kolekcji. Plus 49 mam, to chyba dobry wynik, nie? Ale strzał, no i prosto w drzewo, nad drzewem by przeleciało, to jest oszustwo jakieś. Ja jestem pewien, żeby przeleciało nad drzewem. Tup, 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 tup. Pyryp. Dobra, teraz tak na pół gwizdka. No nie, 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 nie rozumiem tego, naprawdę. Jak dałem troszeczkę dalej, przyleciało 114 yardów, dałem minimalnie mniej, od razu 59 i leci po prostu jakby, nie wiem, jakby powietrza nie miała. Czy tam czegoś. A, teraz to w ogóle w bunkrze, to sobie mogę tym kijem uderzać. Dobra, zakończmy już ten turniej. I starczy. Nie wiem, co za tydzień będziemy grali. Ja w ogóle muszę sobie zacząć segregować jakoś, co już przeszliśmy, a czego nie, bo to już w sumie 12 gra.
Ja mam tych gier przyszykowanych około 60. Żeby się nie zaczęły mylić, w co już graliśmy, a w co jeszcze nie. O, tutaj trzeba uważać, żeby nie wpaść w lawę. A, to są chyba drzewa tak oznaczone po prostu, a nie, że lawa. No. O, ale piękny strzał. No ale dobra, jestem blisko dołka chociaż. A kolejny to rozumiem będzie ten legendarny. No nie. No nie. Pyk. No, dobra, teraz już kończymy. Ej, no fajny dołek, co ty chcesz? Tam spróbuję na górę się wbić, a potem dalej nie wiem co. Pewnie znając życie, to zaraz przez wodę się nie przebije. A ja dam jeszcze raz sobie tam. O. I teraz do dołka. Żeby pominąć te drzewa wszystkie nieszczęsne. O, ale nie zaliczyło jako bunkier, czyli jest ok. Teraz na maksa tym. A, trochę za słabo. Nie, to myślałem, że gorsza będzie plansza. Tutaj liczyłem na jakieś te wulkany tego typu, że będą pirania plancy się pojawiać z Mario. A teraz to co się wydarzyło? Nie czaję tego. Nie czaję totalnie tej gry. Im jestem bliżej, tym krócej ta piłka leci. No. Ostatnie dwa dołki. O, przyszedł do mnie piesek w gości. Dobra, spróbuję tak, może byleby przez ten bunkier się przebić. No, to się uda. Wow, całkiem przyzwoicie. Jeszcze trochę bym przedobrzył, to bym prosto w wodę pacnął. Pyk, 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 pyk. Teraz tym krótkim kijem spróbuję. No, no, no. Kurde. Jeszcze by się okazało, żebym para zrobił. Jeszcze mogę zrobić w sumie para. No, to drugi par w tej grze, na sam koniec. Ostatni dołek i kończymy te głupoty. Super shot. Ło, panie.
No nie, jak już tam wyleciała, to myślałem, że tu się bliżej zatrzyma, jeszcze zrobimy birdie na koniec, ale nie zrobimy. Ale może par się uda. No. Dobra, to by było na tyle. Zobaczyliśmy Mariana, ukończyliśmy Japan Tour i starczy w sumie tej gry. Do niej nie będę wracał już z przyjemnością więcej zapewne, ale w kolekcji pozostanie Marianowej, także. Nawet w sumie nie spojrzałem, ile parów mi to zajęło. Znaczy, ile uderzeń, bo tam ktoś miał 66, to ja to miałem. Muszę zapisywać, że grałem, bo jak nie zapiszę, to potem jeszcze raz będziemy grali. W menu głównym są wyniki. A, best score. 135. A 66 był lider. To musiał jeszcze. Jeszcze więcej. 69 chyba razy mniej uderzyć. No teraz już na pewno jakbym grał, to już by było trochę lepiej, bo się męczyłem z początku. No ale jakbym poprawił ten wynik ze 135 na 115, to myślę, by był maks już moich możliwości. Dobra, i to by było na tyle dzisiaj, panowie. Wyłączam stoper. Sobie za tydzień już to, jak będę przygotowywał, to sobie dodam, ale już wyjdzie ponad 24 godziny.